kurde. Pozdrawiam moją matkę! Dzisiaj idziemy jeszcze zbierać minerały. Potrzebuję kamyka, nie wiem, dużo masz tego. Ja nie mam dużo, naprawdę. Co ty gadasz? No, prawda? Oj. Widzisz? Idź, ona zrobi nie dość, że za darmo, to jeszcze bardzo dobrze. No ja właśnie szukam starszych. Ja mam w Tinderze do 33 lat. Dogadamy się, ziom. A ile ty masz lat? 33 właśnie. Ej, widzowie, to jest jakieś nowe auto, nowy Mercedesik CLE. Ja miałem CLS-a kiedyś, rozpieprzyłem go, ale zobacz, jak to jest piękne. Jaki on jest, k***a, lunia. Jesteś piękny, taki kiedyś będziesz mój. Kiedyś będziesz mój. Dawaj, bez zgody mu wsadzimy palce w wydech. Jest porobiony, więc light. Siema, modelko. Siema. Wisiałaś już? Widziałam, dużo widziałam. Ty wisiałaś na drążku. Widziałam na drążku. Bałaganik, nagrywają cię. O, siedem, bałaganik. Co ty tak mówisz? Czemu tak o niej mówisz? Co to tak ksywa? No bałaganik, to jest ślaw. Nie, słuchajcie, pasuta, nie słuchajcie. Robercik. Siema, ślaw, no na się arabami. Co lubisz w arabach? Ja farmazony tak samo jak i ty. Co ja? No pierdolisz farmazony! Ja farmazony, ja prawdę mówię! Pierdolisz farmazony! Ty jesteś! No strasznie! Nie! Skąd jesteście, taka fajna ekipa? Bielan! Bielan, jestem z Bielan! Weź, jak coś, to ją wyruchę. Kurwa, ten media! Dajcie wam farmazony! Jakie farmazony? Farmazony, ja to zawsze chciałam cię spotkać, zawsze! O, bardzo mi jest miło! Siema! O, bardzo miła dziewczyna, kulturalna. Na tyle czasu czekała na ciebie, że naprawdę szukała ciebie! Tak, bo ona się w tobie zakochała! To warto prawdziwą miłość, warto... Co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, no, oświadcz mi się! Ja nie, ja taki nie jestem! Ja się wstydzę dziewczyn! Gdzie ona zrobi nie dość, że za darmo, to jeszcze bardzo dobrze! Albo będzie kochał, albo nie! Fajna ekipa! No nie, znajomi. Fajna! Tak, tak, to moi! Fajna, fajna, nie no! Słuchajcie, jest szacunek! Fajna ekipa, kulturalna, miła, sympatyczna! Tusk czy Kaczyński? Tusk, wiadomo, że Tusk! A jakbyś musiała pójść do łóżka z którymś, to z którym? Absolutnie z żadnym! Z żadnym, okej. Okay. A jakby zapłacić ci 1 000 000 euro? No to bym poszła z Tuskiem, ale tak bym się tylko położyła na tym łóżku. No i dobrze, no i tak właśnie o to chodzi. Przekonania polityczne przenosimy do miłości. Chowałby pan kolega, a tutaj przyjaciel mój największy. Chowaj to, tak zawsze powinno być. To są ziomy Julki Stępniak. Sztywne chłopaki z Mokotowa. Tak. Dobra, słuchaj tego. Odmeldą będą pod kosz, endłą się je roz... ze mną stoi całe będą, dietno pewno wstałem z autu jak... Lebron, weź piątkę i pierdol, foki tu są coś jakby akwaresor, bankiet, dres, tam mnie to zobacz na dress code. Yeah. Dobry dress code, ej! Ty jesteś undergroundowym raperem z St. Clouda? Nie, mordę, dopiero nawijam, stary, uczę się, skilluję, grinduję człowieku, melodię. Twoi koleżcy byli mocni w gadce, ale zwiędli, wiesz jak jest, stary, usłyszy się o mnie. Ale ty nie chcesz ze mną iść na melanż, stary. Ja nie chcę? Nie chciałbym. Marzę o tym. No byś uciekał po dwóch dniach, ja jest... Marzę o tym, ja mogę jej 3 dni zostać. Wierzę, żebyś spróbował. Pamiętam, jak ja byłem 10 lat temu, to już w tym czasie. Patrz, ja to bluza? Słuchaj, kolega nie ma siany, powiedział tak. Masz tu mordę. Aj! Tego są przyjaciele, żeby sobie poruszać. A dupą w kita, że to jego i tyle. Tak, on bierze buciana i wypie. To nie ma siana, dzwoni do buciana. Mogę łyka? Nie, dałeś. Wodę piję, wodę piję. Kolega. Dziękuję, dziękuję. Roberto Wina! Roberto. Ja nie, nie, ja. O kurwa! Stop, ej stop, bo on jest taki chamski, że mi zaraz nie takie życzenia, że w ogóle ja się zesram zaraz. Życzę ci, żebyś leczyła wszystkie choroby weneryczne. Nie, stop, bo nie zrozumiałam nic z tego, co powiedziałeś. Szczerze, wyraźnie powiedz, co uważasz o mnie. Nie, 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 żart, żart, złóż mi życzenia. Nie masz latu. 21 dzisiaj. 21, brawo, przeżyłaś. Ilu chłopów w tym czasie? 5! 5! No i to jest bardzo dobry wynik! A jak? 40-latka, masz jakiegoś na radarze? Na radarze, a jak? Wiadomo! Piernik Warszawa! Ej, k***a, piernik Warszawa! Co masz pod spodem? Co masz pod spodem? Czekaj! O kurde! Fajna Zuśka osobowość ma! Łapnie! Piernik wasz. Idziemy na drina, chodźcie.
Dzisiaj, bo mamy z tego, z gołców randkę, nie? Będziemy się lizać w basenie. A ja krótsza godrina. Porcelan mart... O, jeszcze ten jest. Ten no. Times. Singapore Sling. Ty nawet nie wiesz, co to jest. T-bone steak. Nie, Zuzia, Zuzia. To jest jeszcze droższe. A, no macie taki instynkt, żeby to zamawiać najdroższe. Co to jest za... Mega nie trafiło, nie? W końcu w sumie. Ja jestem mega biedny, ja wszystko oddaję potrzebującym. Bez... No daj mi, ja potrzebuję. Ja, ale bezdomnym, no. Ja nie mam domu. A dzisiaj u mnie śpisz, no to masz dom. To mam, dzisiaj mam. To ci dam pieniądze rano. Dobra, dobra. Obiecuję, że wyciągnę przed czasem. Wziąłby nas w tych gołcach. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Pomarańczy, niech ci pasudnego tańczy. Nie ma problemu. Ja ci dam taką świeczkę do zdmuchnięcia. Mam nadzieję. Pytanko jedno, chodźcie. Chodźcie, takie fajne fry... Gdzie lecicie, ziomy? Lecimy po bułkę. Okej, zerk. Dwa bułki? Nie, w zasadzie kiełbasy. Tak, po co? Dwa bułki kiełbasy. Po dwa bułki kiełbasy, no to właśnie, jest sobota wieczór, ludzie szukają kiełbas na mieście. I jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj idziemy jeszcze zbierać minerały. Potrzebuję kamyka, nie mam. Nie baw się w kamyki. Zresztą zrobisz co chcesz. Zrobisz, no. Właśnie nic, jesteś młoda, musisz przetestować wszystko. Ja raczej się go rozumiem, ty minerały, kamienie i takie rzeczy. Tak, tak, no. Rozumiem. Jakie masz poglądy? Musisz określić jakie pytanie, bo ja nie... No dobrze, za co jesteś? No myślę, że za wyborem. Za autorazją? No też, no. Okej. Okay. Za małżeństwami jednopłciowymi? Tak, jak najbardziej. Okej, okay, dobra. Za, wyższe podatki dla bogatych. O Jezu, nie wiem, nie mam zdania chyba. Okej, okay, dobra, dobra. To fajnie, a Kościół, wierzysz w Pana Boga? Wierzę w Pana Boga, ale w Kościół ostatnio byliśmy, to naprawdę nie straszne i... Zamiast zastanawiać się, a to nie jest takie trochę dziwne, że bierzesz sobie jedno, a drugiego nie bierzesz? Jak przykład, jakbyś nie wierzyła w Boga? Próbowałaś kiedyś o tym pomyśleć, że ten cały Kościół i to wszystko jest bullshit? W sensie, wiesz, zależy jak patrzysz na pojęcie Bóg, bo możesz swojego własnego Boga mieć, z którym się rozmawiasz, co nie? Okay. A Kościół, no to ma swojego katolickiego Boga po prostu. No, no właśnie, a co powiedziała mama, jak zaczęła fryzurę? Mama? Nie, w sumie to są moje trzecie dredy, więc... Okej, okay, miała chill. Bez szoku jakiegoś, bardziej babcia chciała za maszynkę łapać. A pokaż ucho jeszcze, proszę. Ty masz zamiar sobie bardziej usłuchać to ucho? Nie wiem, zobaczymy. Jako 40-latek człowiek, błagam, nie rób tego. Ładna dziewczyna, nie rób tego, błagam. Zrobisz co chcesz, ale nie rób tego. Jestem niebinarny. A co to znaczy, ziom? No wytłumacz staremu człowiekowi. Że jesteś pomiędzy oboma płciami, co nie? Że nie masz przypisanej stricte jednej. Jesteś ono, tak? No, dokładnie tak. O Boże, ale normalnie masz, że tak powiem, budowę baby. No tak, mam. No, to okay. Prawda. Okej, okay, ale po prostu czujesz się trochę chłopem. Jak ja mam to zrozumieć? Nie, to w ogóle nie. Okej, okay, to wytłumacz mi, ziom. Ja myślę bardziej w ten sposób, że jest ciało typu żeńskie, ciało typu męskie. Nie, bo jesteś dla mnie to jest dziewczyną, co się zachowuje trochę jak chłopak. To nie wystarcza? Nie wiem, odbieraj se mnie jak chcesz, nie? Okej, okay, czyli nie dość, że ty się możesz odbierać jak chcesz, to jeszcze ja mogę cię odbierać jak chcesz. Dobra, zajebiście, zajebiście. Pochwaliła mój, dziękuję ci bardzo. Jakby jest taka jedność. No, bo jest czarna bluza, białe spodnie, białe skarpetki. Ej, a majtki też masz białe? Czarne. O, to pasują. A ty to ironicznie mówisz, że nie... Nie, totalnie. Stary jest tu zajebany. Biały pasuje. No. Widzicie, bo ja też zacząłem nosić szerokie spodnie, tak jak wy, ale mi się to... Ale ja to mam! Ja mam, tylko one mi się kojarzą z tym, jak ja byłem młody, to jest dziwne trochę. A, bo ty jesteś taki stary, tak? Taki stary, że jak byłem młody, to były modne, szerokie spodnie. A czemu chodzisz do niuansa i zarywasz do 15? Słuchajcie, widzowie, tu jest taki lokal. Pan Precer się nazywa, no brzmi jak ktoś, kto cię dotykał. Właśnie patrząc w oczy jakimś chłopakom z jadłem Precla. Siema, chłopaki. Czemu mi patrzycie w oczy, jak Precla jem? Chcieliśmy pójść do Precla, a patrzę, że pasud, więc jeszcze bardziej chcę do Precla. Trochę ci zazdroszczę tego Precla, ale jak nie to nawet Precel nie jest. Szkoda, że nie ma takiej końcówki małej, to byś wiesz jeszcze. Ja mam mało końcówki, nie taką małą. Znaczy, duża też nie jest. Jak oceniasz? Od 1 do 0. Kurwa, z was 6 bym dał. Nie jest świetna, no. A skapnie mi trochę tego gryza? Ale to razem się. Co to ma w środku? Palami, pieczarki. No weganinem jesteś? No jestem. Wstyd. Trochę źle. Warum? Czemu? Jakby po prostu... Ideologicznie? Ideologicznie i jakby ekologicznie. Ale trzyma się tego
Nie, to jest mega dobry gracz. A co ze zdrowiem? Mam idealne wyniki zdrowia. Rozumiem. Ludzie mówią tam, że B12 brakuje, białka i tak dalej. Co powiesz na to? Suplementuję tylko B12 i mam wyniki po prostu jak gracz takiej klasy światowej, nie? Sport uprawiasz? Boksik. Mistrzem boksu juniorów. Boksik. No widzicie, sportowiec może być weganinem. Ale nie pluj, nie pluj. Ja pluję na wegan. Nie mogę tego mówić. Pluję tutaj proste fakty. Jaka waga? No tak 7,3-7,5. Zajebiście, no i co, ziom, ale jest weganinem i jest bokserem. I jak ja mam coś rzucić do takiego śmietnika? To tak. Co? Siema! Nie bój się, młody człowieku. Co ty krzyczysz do starego zboczeńca? Ona krzyczy. No to chodź, wychyl się. No ale takie są baby, dupę zawracają, a potem nic z tego nie ma. O, wreszcie jakiś kolega. Cześć, młodzież. Młodzież licealna. No, można tak powiedzieć. Hejka. Maturka. Zaraz, jaka? Kiedy maturka? No za rok. Za rok, no to już się powinniście uczyć. Nie, ja jestem w drugiej klasie dopiero. Rozumiem, jakie plany na życie? Na medycynę. Tak. Śledziona. To chciałeś? Nie, trzeba po której jest, po prawej czy po lewej? To jest dobre pytanie. No, po której? Koleżanki są w prywatnej szkole, one wiesz. Rozumiem, nie trzeba się uczyć w prywatnej szkole. Trzeba. Pieniędzy. Trzeba. Rozumiem, płacisz, zdajesz. Tak. Piękna sprawa, dziewczyny. Zdajemy, tak, zdajemy. Myślisz, że wyrośniecie na niemądre, jak jesteście w takiej szkole? Im to nie grozi, już są niemądre. I ten poziom osiągnęły wcześniej, wygrały życie. Myślę, że im się to udało. Mówisz? Mamy plany na życie. Tak, ale być niemądro to jest jedyne. Studia. Rozumiem, ale prywatne. Jakieś zdjęcia, tak, nie pokaż mi na. Na studia też trzeba mieć wyniki. Chciałam na Jagielloński się dostać. Masz OF-a? Nie. Chcesz mieć? Nie, nie chcę, to nie dla mnie, się nie bawię w takie rzeczy. Rozumiem. Szanujmy się, pamiętajcie. Jakiś przekaz do dziewczyn, co zakładają UEFA. Znaczy po prostu ja bym tego nie założyła, tak osobiście, no ale nie mam nic do osób, które to mają. Jakby niech każdy robi co chce. Okej, okay. A nie są trochę szony? Słucham? Wiesz co, nie chcę się wypowiadać, to jest każdego życie, tak? Tak, ale ty możesz mieć prawo do opinii, bo jesteś człowiekiem. 360 zrobisz? Może ty zrobisz. No ja mogę, no ale... Zróbcie razem, na 3-4. 3. No to weź mnie obróć. Czekaj. Obróć go. Jurka, to dobra, ja dawajcie. No. Bardzo ładnie. Tak samo się malujecie. Okej, okay, a dlaczego jesteś taki wredny? Ile czasu się malujesz? No wiesz co, tak długo. 30 minut. Ojaj, 40 chyba. Nie, jest 20-30 minut, serio mu. Dużo masz tego. Ja nie mam dużo, naprawdę. Co ty gadasz? No, prawda? Oj. Widzisz? Ale co ty gadacie? Ale pyłku magicznego. Nie, serio, jakby mało czasu się maluje. Rozumiem. Jak z 20 minut? Dopiero było 30. Baby kłamią, to jest godzina co najmniej. Powiem. Pokemony to twoje? Dobra, te piękne dziewczyny, które mają alternatywny styl umierania się. Ładnie. Te przepiękne dziewczyny z alternatywnym stylem umierania się i mega gustem. Twoje? Ta kurde czarna. Koleżanki, dobrze. O Boże, jak piękne dziewczyny. A co, jakiś taki zespół czy coś, tak po prostu taki sposób wyrażenia siebie? Czy to, bo ty też wyglądasz troszkę jakbyś brzdąkał na gitarce. Nie, ja jestem raperem. Okej, okay, no tak, bo teraz raperzy wyglądają jak metalowcy kiedyś. Nie, te kozaki to wyglądają jak metalowcy, ale ci frajerzy to wyglądają zwykle. Ja już się nie łapię, dobra, no to nawiń coś, ziomal. Jo, one przychodzą, odchodzą stale, ty wiesz, że ja konia walę, bo rany zasypane solą, ty wiesz, że one mnie się nie boją. Dobre w Słuchaj, no flexowanie się trzepaniem to jest, wiesz, to trzeba mieć jaja ze stali, żeby się przyznać. Ale wiesz, trzepiesz sobie, a potem ci dziewczyna trzepie. To przecież ona ma dwa razy więcej roboty, bo to ciężej potem drugi raz. O to chodzi, żeby kobieta miała najciężej. O, jaki brutalny. Chodźcie na chwilę, pokażcie się. Super, a ty masz jeszcze twarz na biało pomalowaną? Tak, no. Super, a ile ty się malujesz? O, bo tamta nie mówi, że 20, właśnie, bo on od razu zweryfikuje. Godzinę, półtorej, coś takiego. Żeby wyjść z domku? Tak. Jest codziennie do szkoły? Do szkoły to nie, to już w ogóle nie. To krócej raczej. Rozumiem, gdzie dzisiaj idziecie? Straszyć ludzi swoim wyglądem. Straszymy, o to chodzi. To chodzi, troszeczkę ty. Żeby poczuli szacunek. Dokładnie, respekt. Jedziecie. Gdzie się bawi taka młodzież alternatywna? My dzisiaj poszliśmy się do pubu, kurde, na piwko i inne. Rozumiem. Jak zwykły człowiek, nie jak alternatywka. Rozumiem, czy nie jesteś, a ty jesteś alternatywką? No, może zaliczyłabyś. Wiecie, no bo to jest tak, że głupio gadać tylko o ubraniu, ale to ubrania najbardziej zwraca uwagę, nie? No ja po prostu wyrażam siebie. Rozumiem. I masz serduszko z jakiegoś Minecrafta czy coś? Można tak powiedzieć. Boże, super, naprawdę, w sensie... Trochę jak z lumpa, trochę jak alternatywka. Nie ma żadnych kolców wystających. Uszy masz zrobione? Nie mam uszy. Dobrze. Nie mam. Nie wiem, no. No pięknie, dziewczyno. Kolczyk w twarzy taki. Taki tutaj? No. Mam. Jak go wyjmiesz, to po prostu zarasta się, nie? Zarasta. Ja myślę, co ty, dziewczyno, jakbyś miała 35 lat, jak ty pracę znajdziesz?
Kiedyś świat był inny, kiedyś było lepiej. Kurwa, teraz co to jest? To jest, no jak? Zobaczcie, ile mi zostawili. No ale panowie, no. Nie, bo ona była gdzieś w gaciach u kogoś. No panowie, ale między opluciem widza jedzenia czegoś, czego nie. W bagi jeansach rizowałeś gotkę, a my czekaliśmy z frytą dla ciebie, więc jakby... Mów do mnie po polsku. Ty, mojego Presla widziałeś, jak odbieram, a ja nie wiem, co wy z tym robiliście. Czekaliśmy, ale szeroko. To widziałeś mnie. Szeroko jest, dobrze, fajnie. Serio. Dzisiaj nie założę szoki spodni, jestem boomerem i się nie wstydzę. Nie. Panowie, nie zjem tego. Chyba, że kupimy se razem po prostu, bo ja nie wiem, co wy z tym robiliście. Zobacz, jaką on ma minę. No proszę cię. Była to legit frita, ale chodź dobra. Chodź dalej w tych budgie jeanach. Bali się do skinny jean, no i co? Co to masz za futro, chodź. Z mango? Czy z owoców takie futro? Nie, sztuczne. Nie, z owoców nie, sztuczne. Tak zwana rozmowa butem. No dobrze, dziewczęta, masz pytanie do mnie? Tak, kiedy odcinek goców? Chcesz się zgłosić? Nie. Dawaj, stara, ja zrobię, nie. Ja... Widzowie, pomyślałem w ogóle, że mogłem zrobić odcinek taki jak w gołcach, bo chłopaki już tego nie robią, u siebie na kanale. Słuchajcie, dajcie na tego Instagrama i na tego maila zgłoszenia, jak chcecie dziewczyny wystąpić w moim odcinku Goat, to znaczy w nowym. Chcecie? Dawaj, zrobimy dymy. Będziemy się całować w basenie. O, na pewno, ja mam chłopaka mordę. A to nie, to się, nie, zajęta to się nie zgłaszajcie i nie tak, od razu wam mówię, nie zgłaszajcie się, bo będzie grubo. Ale można robić odcinki tylko z parami. Tak, takie, żeby zasnąć. Może jakieś szalone, ale... W klinice leczenia bezsenności możemy puścić te... O, przyszła para i będzie... I Rewo ze swoją dziewczyną, co? Kiedy ten odcinek? Jaki kotek? Jakiś nowy! Widzisz, ja non-stop... Panku, kochani. Koleżanka, wolna. Widać. Nie, zajęta. Oj, widać, że kłamiesz. Zajęta, naprawdę. Masz chłopa, no właśnie. Dajcie mi jakieś wolne koleżanki pełnoletnie, to zrobię wam content. Nie muszą być ładne, muszą być łatwe. Nie muszą być łatwe, nie. Amelka Sajdak. O, Amelka Sajdak. Ona się ucieszy z tego, że... Bardzo. Myślę, że tak. Mi się podoba, dlatego że w sumie jakoś, nie wiem, fajnie tam jakby występujecie. W ogóle to jest takie... Fajnie się to ogląda ogólnie, że jesteście tacy, wiecie, wszyscy... Pewni siebie. Szczęśliwi. No, więc fajnie ogląda. Ja no. Panku. Ej, zajebiście. Widzicie, dziewczyny, nie wszystkie dziewczyny się prują i obrażają na cały świat, tylko traktują to jak content rozrywkowy i tyle. Możemy zdjęcie jeszcze z tobą? Oczywiście, że tak, ale musisz powiedzieć idolu. Co mam powiedzieć? Powiedz idolu, proszę o zdjęcie. Idolu, błagam o zdjęcie. Yes, baby! Pięknie wygląda, masz wodę z jeziora jest taką. Droga herbata z kurkami. Za ile? Buszujska. Za ile? 26 zł. Jak skończysz, to można swocie, bo tutaj bardzo dobry ziomek, dobry, najlepszy youtuber mój, tak? Tutaj się dziewczyna stresuje, ledwo się zebrała. Zobacz, pije wodę z rzeki, zobacz. Co robisz? Zbierasz mi moje 5 minut. Dobra, czekaj, to... Atencjuszu! Nie, jest ci gorąco, ziom? Nie. No jak, nie? Nie. No jak, no nagrywam. Ty mi sobie zabierasz. Tak, no bo nie, no bo musisz na mnie tak bardziej wejść, tak wiesz, zodzi. Metaforycznie, że musisz się tak bić we mnie wzrok. Ty się sama wstydzisz mnie. Bijam wzrok. O Jezu, jaka słodka, ile masz lat? Dużo. Ile? A ile mi dajesz? 20. No to 7 więcej. Red flag. Tuje, nie no, nie, ale wyglądasz tak młodziutko wygląda. Brewo i gimpę. To takie p***lenie. Działaś, jak oceniasz mój wywiad? Szczerze, wani szczerze, ja wiesz, ja jestem odporny na krytykę, dawaj. Taki trochę wydawałeś się tam na pewnym towarze. No dobra, to ci powiem tak, szczerze, mam w dupie to i bym się przyznał, nic tam nie brałem. Jestem długo bardzo trzeźwy. Co jeszcze? Nie no, w sensie ja tam, podobało mi się, jak głaskałeś kota. Ta dobra, widzisz? To jest kochany człowiek, potrafi twarzą stoi, nie chce mi przykrości sprawić, więc znalazła jedyny plus, a jedyny plus to był, jak się nie odzywałem i głaskałem kota. Dokładnie tak. O, może jak słodko. Repę masz czy oryginał? Oryginał. Oryginał to ile taka kurteczka kosztuje? Ponad 1000. Skąd masz taką kasę? Mamusia. Mamusia daje kasę na takie, no złoto mogę zainwestować w kryptowaluty. Ja zarabiam, sprzątam w pokoju. Ale czyim? Zarabiam. Twoim? No. Masz podwykonawcę? Tak, ja mama mi daje 5 dych. Ja daję bratu żelki i on robi to za mnie. Młody, obudź się. Jesteś wykorzystywany. Jesteś niewolnikiem systemu. Wyrwij się z Matrixa. Żelki nie są warte. Czemu sama nie sprzątasz? Powiedział tym, co ma 40 lat i dalej nie sprząta. Po prostu mi się nie chce. To ile masz tych situationship kotek? Jest mniejsze na 37-latka? Nie. Ja przeszłością? Stwierdziłam po prostu, że zaczynam szukać w 30-latkach, bo może mają bardziej poukładane w głowie. Jaki błąd. No dobra, to ja jestem kandydatem, zainteresowana? Nie. Powód jakiś, jakikolwiek? Masz na sobie rurki. No i właśnie, słuchajcie, dzięki temu pozostanę czysty do końca życia. A mi się podobają. Ja wiedziałem, co robić, zakładając rurki w 2024, ale co, nie mam ładnych nóg, no powiedz. Wyrzeźbione pięknie. Powiem ci, że niczego sobie. Masz chłopa w szerokich spodach, to nie widzisz ani jaką ma faję, ani jakie ma ten. U mnie wszystko widać. Masz rację, nie przemyślałam tego, tutaj widzę wszystko. Właśnie, może dlatego nie zainteresowana. Chodźcie na drinka. Zapłacisz? Tak. Dobra. A jakiego stawiasz? Jakiego będziecie tylko chciały sobie. Jak masz na imię? Kasia, Katarina, Katrina. A ty? Zuzia.
Zuzia, czym się zajmujecie? Ogólnie po prostu studiuję. Zuzka, jakie ma oczy? Zuzia? Tak, Zuzia. I Kasia? Kasia. W sensie chodzę na razie do liceum, czwarta klasa. Rozumiem, masz maturę za chwilę. Mhm. Dwa miesiące. No tak. Ogarnij się. No jestem ogarnięta bardzo. No jak? No się uczę codziennie. Po pół godziny. Po dwie. Boże, jaka mądra dziewczyna, Kaśka. Tak, a potem wieczorem sobie wychodzę. Codziennie? Nie codziennie, jeden raz w tygodniu. Okej, chłopak co na to, że wychodzisz, tak? Chłopaka nie mam. Po prostu ciężko znaleźć chłopaka. Pewnie, że tak. Powinna szukać troszkę starszych. No ja właśnie szukam starszych. Ja mam w Tinderze do 33 lat. Dogadamy się, ziom. A ile ty masz lat? 33 właśnie. 33? Serio? Fiło, co? Wyglądasz to na 27. Właśnie mądrze gada. Tak? Zgadzam się z tobą. No super. Zgadzam się na wszystko, co chcesz robić. Dobra. Czyli na spacer pewnie. Nie, ja nienawidzę spacery. Spacery? Ja nienawidzę spacerów. Teraz nie lubię. Nie no, spacer to jest stypa totalna. No to jest, no nie. Cię przewiozę Porsche pijany. Dziękuję. Nie ma co. Raz się żyje. Zdjęłaś marynarkę? Co się stało? Nic, po prostu... No sama wiesz. Gdzie takie przystojne dziewczyny chodzą? W szkołach w chmurze. Co? W takiej chmurze. Wiesz co? W internecie? Tak, to jest taka szkoła online. Czemu coraz więcej ludzi spotykam, co ma jakieś zajęcia z domu? Co to jest? Za moich czasów to się chodziło, na ławkach się skrobało, że się ma małego fiuta, kochało się z nauczycielami, pluło się katechetce w twarz. Musiałam tego, jakby też to doświadczyłyśmy. Nie podobało nam się w ogóle. Ta szkoła jest o wiele lepsza, polecamy kurde każdemu. Ale widzę, że wyrosłaś na bardzo mądrą dziewczynę. Dziękuję. No jestem, wiesz co, jestem mądra. Wiesz, co się zajmuję? Słucham. Pilates, yoga, chodzę na siłownię chodzę. No to bardzo mądre rzeczy. Angielski. Tak, to są, rozwijają po prostu wnętrze. A co tak śmiesznie gadasz, skąd jesteś? Z Białorusi. A ty cholera, ledwo poznałem. No widzisz, bo mieszkam tutaj 6 lat, dlatego. Ty włosik. To mój łonowy, twój łonowy, nasz. To nie mój, bo jest biały, jakoś innej kobiety. Jakiejś białej kobiety z długimi włosami łonowym. No dobrze, dobrze. No co? Ty chodzisz na siłownię? Chodzę, no. Dobrze, czuję bicepsik. Dziękuję bardzo, Boże, jak mi jest miło, jaka miła dziewczyna. Ja też właśnie chodzę 6 lat. Jesteśmy razem. No, może. Może kiedyś. A na której randce? Ile trzeba czekać? To naprawdę bardzo zależy po prostu od chłopaka. Na drugiej. Śmieszne. No ja liczę na to, że na drugiej. No ile ma? 10 randek? To już trochę długo. No w ogóle bardzo rzadko się spotykam na drugą randkę. Tindera, padł jeden chłopak, napisał mi z fejkowego konta i dlatego się z nim drugi raz spotkałam. Wow, jaki desperat. I chłopak mnie dotknął mnie bez mojego pozwolenia i też więcej z nim się nie spotykam. A gdzie cię? Za pupę czy złapą? No niestety. No panowie. Pupkę i oczywiście rozumiem, że ktoś chce ją dotknąć, ale no... Masz to tylko pupkę, rozumiem. Ja ci na słowo nie wierzę, ale... Nie wierzysz, nie widziałeś? Twojej pupy nie, no jak? A, no dobra. Nie czołgałem od ciebie, od tyłu, no czyli... A, dobra, bo z przodu podeszłeś. A masz to tylko pupkę? Tak. A mogę zerknąć? Bez dotykania? Tane, to może zobaczyć. Dobra, to czekamy. Ja też takie rzeczy robię raczej na drugie randce, a zazwyczaj nie ma drugiej randki. To dlatego, że na pierwszej jest wszystko, już nie potrzeba drugiej. Boże. Ale to może to nie z każdą dziewczyną, ty z tobą widać, że trzeba chodzić i dobrze. No dobrze, widać, że umiesz zagadywać kobietę. Człowieka. Dla mnie kobieta to jest człowiek. Wow, mocne słowa, co? Kobiety to ludzie. Słyszeliście to jako pierwsi tutaj. Jestem na Instagramie. Dziewczyna ma bardzo dużo... Jest dobrym człowiekiem, no o to mi chodzi, o tutaj. Na tym zdjęciu na przykład. A chcesz podać Instagrama dla wszystkich? No zwykła. Bardzo zwykła, po prostu taki zwykły Instagram. No, zwykły Instagram, no. O, baby. Patrz, to zdjęcie jest fajne, fuck. To mi się podoba. No, jest fajne. A to jest fajniej... Nie ma co być spi***arzem. Normalne zdjęcia mi imponują. Dla mnie są ładne, po prostu, że są ładne zdjęcia. A co na nich jest? Czy to jest kot? Czy to są twoje ogromne atuty? To jest wszystko jedno. Wszystko jedno. Można dziewczyny ładne zagadać w gejowskich spodniach? Można. Dziękuję, dobranoc. O kurde, nawet nie zauważyłam. Nie zauważyła, że mam rurki. Przepraszam bardzo, ale kolega znalazł inną koleżankę w tym samym momencie. Nieprawda. W tym samym dniu i o tej samej godzinie. A mówił, że mi wszystkiego najlepszego, ale dziękuję. To nie tak jak myślisz. Mój nic. Kasia zapytała, czy to są moje fanatki, bo spotkaliśmy Dominisię właśnie. Nie, Dominisia to jest moja siostra. Siostrzyczka. Tak, no. Dominika to moja siostra.
Ale dlaczego tacy chłopacy zawsze są kobiecierzami? Powiesz mi? No właśnie moja Porsche czepiają każdą kobietę i ja jestem jedną z nich. To jest smutne. Fajnie, ja drugi raz siedzę w Porsche. No dopiero drugi. Ostatni raz byłam w Lexusie. Co wydziłaś? Hejka. Co robiłaś? Nic. Jesteś zły? A co robiłaś? Nic nie robiłam. Coś niegrzeczna byłaś? Nic nie robiłam. Patrzcie, mam jej rękę już. Poprosiłem ją o rękę i mi dała. Kaśka wprawdzie matury prawdopodobnie nie zna, a nie zda, albo się jak uczy. Jak to nie zda? Ja zdam maturę. No, uczy się online. No ale ja mam korepetytorów ze wszystkiego. No w sensie z matematyki. To kto za to płaci, za te korepetytory? Mama. No, mama cię kocha. Mama mnie kocha. Na razie jeszcze nie mam chłopa, który mnie kocha. Który by płacił za to. Chłopa płaci za korepetytor. Widzowie, powiem wam tak. Romantyzm romantyzmem, ale nienawidzę się trzymać za rękę, jak prowadzę. Dobra, to nie trzymaj się.